Trzaskowski. W poniedziałek wypuścimy na ulicę cały tabor. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W poniedziałek wypuścimy na ulicę cały dostępny tabor. W poniedziałek wypuścimy na ulicę cały dostępny tabor, natomiast to i tak nie wystarczy przy narzuconych przez rząd ograniczeniach, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, nawiązując do obowiązujących od soboty limitów osób w transporcie publicznym. Od soboty weszły w życie nowe obostrzenia w związku z koronawirusem. Zgodnie z nimi, zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej w transporcie publicznym zajętych może być jedynie 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc. W niedzielnym wpisie na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że w poniedziałek na warszawskie ulice zostanie wypuszczony cały dostępny tabor. Jutro miasto stołeczne Warszawa wypuści na ulicę tory cały dostępny tabor. Do pracy kierujemy wszystkie załogi. To oznacza, że na trasy wyjedzie 1560 autobusów, 425 tramwajów, 54 pociągi metra i 20 SKM, napisał. Podkreślił, że mimo iż to absolutne 100% możliwości miasta, i tak nie wystarczy to przy narzuconych przez rząd ograniczeniach. Nie sprostałoby im żadne miasto, dodał. Czeka nas ciężki okres w komunikacji miejskiej. Ale bezpieczeństwo to priorytet. Pomagać w tym trudnym czasie będą wam informatorzy warszawskiego transportu publicznego i funkcjonariusze Straży Miejskiej. Apeluję, przestrzegajmy zaleceń. Jeśli widzisz przepełniony pojazd, nie wsiadaj, czytamy we wpisie. Prezydent stolicy poprosił przy tym mieszkańców o cierpliwość i zrozumienie. Tu chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Zmieniają się zasady funkcjonowania lokali gastronomicznych, zamknięte są baseny i siłownie, obowiązują limity osób w transporcie publicznym, a w strefie czerwonej, w sklepach, napisał. Zgodnie z obowiązującymi od soboty restrykcjami zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej lokale gastronomiczne mogą być otwarte w godzinach 6:21. Ponadto w strefie czerwonej obowiązują restrykcje w handlu. Ograniczenie liczby osób uzależnione jest od wielkości sklepu, dla sklepów o powierzchni do 100 metrów kwadratowego. Jest to 5 osób na kasę, a dla sklepów powyżej 100 metrów kwadratowego. Powierzchni 1 osoba na 15 metrów kwadratowego. Dodatkowo od czwartku obowiązują godziny dla seniorów, w godzinach od 10 do 12 w sklepach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60 roku życia. Strefa żółta obecnie to cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej. Do tej od soboty należy 152 powiatów, w tym 11 miast wojewódzkich, m.in. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Chełm, Lublin, Zamość.